ABC Zabawa prezentuje owady. Ciało wszystkich owadów można podzielić na trzy odcinki: głowę, tułów, odwłok. Owady posiadają odnóża po obu stronach tułowia. Występują różne typy odnóż, w zależności od tego, do czego są używane przez owady. Odnóża kroczne posiadają mrówki, muchy, pszczoły, osy, większość chrząszczy. Odnóża grzebne posiada turkuć podjadek. Odnóża pływne posiada pływak żółtobrzeżek i pluskoles pospolity. Odnóża skoczne posiadają pchły. Odnóża bieżne posiadają karaczany. Odnóża chwytne posiadają ważki i motyszki. Owady, tak jak my, słyszą, widzą oraz czują smaki i zapachy. Tyle, że nieco inaczej. U nas na przykład jedno oko ma w środku jedną dużą soczewkę, która skupia światło na znajdujących się w głębi komórkach światłoczułych. U owadów każde oko jest złożone z tysięcy małych oczek, każde ze swoją oddzielną, niewielką soczewką. To ma swoje wady, bo muchy czy modliszki widzą nieco mniej wyraźnie i trochę ciemniej niż my. W zamian za to są bardziej wrażliwe na ruch. Przede wszystkim zaś widzą ostre obiekty położone zarówno blisko, jak i daleko. My tak nie potrafimy. Widzimy wyraźnie albo to, co jest blisko, albo to, co leży daleko. Nigdy jednocześnie. Dla muchy zaś to żaden problem. Inaczej też wygląda u owadów zmysł węchu oraz smaku. My zapachy rozpoznajemy nosem. Muchy lub motyle czułkami. Zmysł smaku z kolei znajduje się u nas w jamie ustnej, przede wszystkim na języku. U owadów zaś na odnóżkach gębowych oraz na dolnych członach stóp. By poczuć smak potrawy, mucha nie musi więc wkładać jej do ust. Wystarczy, że po niej pospaceruje. Na jej stopach znajdują się rurkowate włoski, których końcówki zaczopowane są śluzem. Dotykając końcówkami włosków podłoża, po którym chodzą, zbierają tym śluzem rozmaite związki chemiczne. Śluz połączony jest z kilkoma komórkami, z których każda reaguje na inne substancje. Jedna na sól, druga na cukier, trzecia na czystą wodę. Gdy natrafią na odpowiadający im smak, pobudzają się i informacje na ten temat przekazują do mózgu. Tam już tworzy się pełne odczucie smaku. Śluz z narządów smaku na stopach much i innych owadów brudzi się jednak i niszczy. Co pewien czas trzeba go odnowić. Czyszcząc łapki, muchy i inne owady pomagają w regeneracji tego aparatu. Oprócz tego owady myją się. W tym celu pocierają różne narządy swojego ciała łapkami. Dzięki temu ścierają kurz i brud, które się na nich osadziły. Thank you.
Do zobaczenia! Kliknij tutaj, żeby oglądać więcej bajek.